Witam Państwa serdecznie. Piotr Orłowski, naszym gościem jest profesor Marek Rudnicki, Związek Lekarzy Polskich w Ameryce. Witam Panie Profesorze. Dobry wieczór, witam Państwa. Widzimy się tutaj w studiu w związku z zaproszeniem na doroczny już 68. bal Związku Lekarzy Polskich w Ameryce. To jest wydarzenie odbywające się po Nowym Roku. W tym roku to 16 lutego. Tak, 68. bal, który organizuje Związek Lekarzy Polskich w Chicago. To jest taka doroczna uroczystość, ale w tej chwili myśmy przeszli nie tylko do balu, ale do części edukacyjnej, promocyjnej, adresowanej do środowiska polonijnego tutaj, na różnych stopniach, powiedziałbym, wtajemniczenia, że część tych dodatkowych imprez jest skierowana do młodzieży polonijnej, do tych, którzy myślą o karierach w medycynie, o karierach pielęgniarskich, lekarskich, dentystycznych, weterynaryjnych, którym chcemy pokazać wybitne jednostki, sylwetki ze świata medycyny z Polski i ze Stanów Zjednoczonych jako symbole możliwości zrobienia kariery, osiągnięcia czegoś, co może być dla niektórych wydawać się dalsze od Księżyca. Ale że można, czy to z Polski przyjeżdżając, czy tutaj, osiągnąć faktycznie wyżyny amerykańskiej światowej medycyny. I takie spotkanie robimy w Muzeum Polskim, przeznaczone głównie dla młodych ludzi, studentów, młodych rezydentów. 15 lutego w przeddzień robimy też spotkanie w konsulacie dla przyjeżdżających gości i ponadto oczywiście ten bal, który jest już 68. w historii naszego związku i w historii miasta Chicago. Czy to jest tak, że właśnie to wydarzenie dzień wcześniej, jeszcze przed balem, to jest taki dobry moment, żeby to młode pokolenie, które decyduje się wejść na kierunki medyczne, złapało kontakty z tymi, którzy gdzieś tam podpowiedzą, pomogą i później w dalszej ścieżce kariery to może się przydać? To jest dokładnie nasz cel, że to robimy to w postaci, powiedziałbym, takiej mini konferencji, której główną część będzie stanowiła możliwość bezpośredniej rozmowy z ludźmi, o których czyta się w gazetach, którzy występują na największych kongresach światowych i chcemy stworzyć możliwość, że student pójdzie do profesora, do ministra, do kogoś i zada mu konkretne pytanie, może się dowiedzieć, a czasem dochodzi do wymiany, czasem myśli, a czasem ustalenia kontaktów, robienia później jakiegoś stażu, robienia nawet rezydencji. To jest taka droga, którą staramy się zachęcić młodzież polonijną do przyjścia do nas. Ustanowiliśmy też w tym roku taki junior board, czyli młodzieżową organizację Związku Lekarzy Polskich dla rezydentów, studentów medycyny i również tych młodszych nawet studentów programów przedmedycznych, pre-med z koleżów tutaj chicagowskich, ażeby zachęcić ich zbliżyć do środowiska naszego lekarskiego, ale przez to również pokazać, że mogą służyć środowisku polonijnemu, żeby widzieli potrzebę tego nawiązywania kontaktu ze środowiskiem ich rodziców, dziadków, bo to są najczęściej dzieci już tutaj urodzone. I chcemy ich przywiązać do tego, czym my żyjemy, jakimi problemami, jednocześnie stworzyć im pewną wizję pracy na rzecz tego środowiska. To jest jedna z misji, którą przyjąłem na siebie jako prezes związku, ażeby promować te młode pragnienia w jakimś kierunku bliższego Polonii. Młode pokolenie medyczne to jedno, ale całe wydarzenie ma, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w nim, charakter otwarty. Czyli do kogo oprócz młodych jest skierowane? My kierujemy nasze zaproszenie do całego środowiska. Nazywa się bal lekarzy, ale tradycyjnie to jest otwarty bal dla wszystkich, którzy chcą przyjść i którzy chcą, powiedziałbym, nie tylko się zabawić, ale współuczestniczyć w tworzeniu funduszu wspierającego edukację medyczną w naszym środowisku. Tą edukację mam na myśli głównie dzieci tutejsze, które idą do właśnie szkół ukierunkowanych w stronę nauk medycznych. Dochód z balu w całości jest kierowany na stypendia dla młodzieży polonijnej. Tutaj z Midwest, głównie z Chicago, ale również w tym roku dajemy, tak jak i w poprzednich, każdego roku inna organizacja dostaje. W tym roku nasz główny grant dajemy dla Zespołu Pieśni i Tańca Vici,
Oni już 20 razy występowali na naszych imprezach i chcemy w jakiś sposób podziękować im za dobre serce, dobre tańce, dobrą zabawę, że przychodzą do nas przez tyle lat. Bilety nie są tanie, ale nie są też najdroższe, porównując z innymi imprezami, ale dodam jeszcze raz, że to jest w całości prawie wszystko idzie na stypendia dla młodzieży. Czyli to jest tak naprawdę taka nasza wspólna polonijna pomoc, bo jeśli my decydujemy się na udział w balu, no to później to może mieć przełożenie na to, że oglądamy gdzieś zespół Vici, czy po prostu pomagamy młodemu polonijnemu pokoleniu medycznemu, a do nich dzięki temu mamy później dostęp. Myślę, że dla wielu ludzi nie jest jasną sprawą, jak wiele Związek Lekarzy przeznaczył pieniędzy na stypendia. To jest prawie 300 tysięcy dolarów. W ostatnim roku pani prezes Król, moja poprzedniczka, przekazała 100 tysięcy do Kościuszko Foundation, który również finansuje szkolenia dla lekarzy przyjeżdżających z Polski. Myśmy w ubiegłym roku daliśmy prawie 28-30 tysięcy dolarów na stypendia. Nie jesteśmy bankiem. Te pieniądze pochodzą właśnie z takiej imprezy jak ta, jak inne imprezy, które robimy, bo to jest właściwie nasz główny cel finansowania, wspierania karier młodych ludzi tutaj, naszych dzieci z tego terenu tu chicagowskiego. Czy sami pacjenci też mogą wziąć udział w tym balu? Absolutnie. Zapraszamy wszystkich pacjentów i jest nam niezwykle miło. W tym roku też będziemy mieli wielu znakomitych gości. Spodziewam się przyjazdu pana ministra Szumowskiego, ministra zdrowia Rzeczypospolitej, profesora Czałderny, koordynatora problemów zdrowia w Kancelarii Prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju, profesora Maksymowicza, byłego ministra i jednocześnie człowieka, który znany jest z przywracania ludzi po urazach kręgosłupa, przywracania do życia po urazach kręgosłupa czy urazach mózgu. Będzie profesor Wszołek, odkrywca genów odpowiedzialnych za chorobę Parkinsona i inne choroby neurologiczne. Będzie doktor Pieńkowski, konsul honorowy, lekarz, konsul honorowy w Tennessee, immunolog, ale będzie też bardzo człowiek, o którym normalnie się nie mówi. Gościem honorowym będzie profesor Homczyński z Cincinnati, taki pasjonat sztuki, ale jednocześnie odkrywca metody, dzięki którym my wiemy wiele o genach. Jego metodą wszystkie geny są odkrywane na całym świecie. On jest autorem pracy, która jest cytowana jako jedna z najliczniejszych cytowań w historii medycyny. Dziesiątki tysięcy cytowań. Mówią o nim gigant, po prostu faktycznie gigant, biznesmen i mecenas sztuki polskiej, chyba największe muzeum malarstwa polskiego poza granicami Polski, ma u siebie w Cincinnati. Czyli tak naprawdę to też jest dobry sposób do tego właśnie uczestnictwa w balu, żeby spotkać się z takim gigantem. My jako pacjent możemy dopytać lekarza też na miejscu, jak to można, dzieje się w naszym przypadku. To znaczy, no bal nie jest najlepszym takim miejscem do rozmów o chorobach. Ale kontakt wymienić można. Zawsze myślę, że żaden lekarz nie odmawia. Jeśli pacjent pyta na tyle, nie używa sformułowań odnoszących się do jego choroby, bo wtedy my staramy się, uciekamy od takich rozmów z powodu poufności sytuacji, ale jeśli ktoś zapyta, panie doktorze, jest taka sytuacja, co należy w takim przypadku zrobić, to sądzę, że większość, czy to jest większy profesor, czy nie profesor, odpowie na to pytanie, a jeszcze raz, my staramy się unikać w sytuacji w publicznej rozmowy na temat, panie doktorze, mam guzka piersi i co mam zrobić? To jest takie pytanie, myślę, że lepiej zadać lekarzowi w gabinecie. Ale tak wspominamy o tym kontakcie właśnie, no to oczywiście bal jest od tego, żeby się bawić, a nie leczyć w tym momencie. I właśnie odnośnie tej zabawy, program artystyczny też wyjątkowy podczas dzisiejszego balu. Spodziewamy się, balu. To znaczy nie spodziewamy się, ale na pewno przyjedzie Michał Szpak, finalista koncertu czy festiwalu Eurowizji sprzed półtora czy dwóch lat. Będzie miał cały show ze swoim zespołem. Chciałem podziękować pani Basi Bilszta z Orkiestry Paderewskiego, która pomogła nam to zaaranżować. Do tańca będzie przygrywał zespół Live Music Band, tutaj chicagowski. Chcemy w jakiś sposób mieć część i amerykańską, i polską, żeby każdy był
zadowolony. Mamy też własny zespół lekarski, second opinion, który będzie przygrywał do koktajlu. Myślę, że bal ten, podobnie jak te bale w przeszłości, będzie dobrym przeżyciem i bardzo eleganckim przeżyciem. Wiem, że wiele pań od miesięcy planuje w nim udział i szykuje odpowiednie i stroje, i figury do tego, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Dla mnie osobiście to jest czas niezwykłej pracy i mam nadzieję, że jeszcze przetrwam najbliższe 2 tygodnie, licząc, że znajdę wielu zainteresowanych przyjściem na bal, do czego wszystkich Państwa zapraszam, niezależnie czy są pacjentami, czy lekarzami, czy funkcjonują w różnych biznesach. To jest faktycznie jedna z najlepszych okazji, ażeby w pewien sposób nie tylko uczestniczyć, ale również dodać do misji, którą mamy, czyli wspierania naszego środowiska polonijnego. Gdzie można otrzymać więcej informacji, czerpać informacje na temat balu? Najlepiej strona internetowa ZLP Chicago, zlpchicago.org. Można też znaleźć na Facebooku Polish American Medical Society, jest nasz Facebook. Myślę, że podałbym też numer telefonu 773-296-3838, gdzie również można dostać informacje, jak również można e-mail napisać PAMS@zlpchicago.org. PAMS@zlpchicago.org. Wszystkie te drogi prowadzą właściwie do jednego miejsca, czyli w moje pobliże, i będzie takie informacje można uzyskać. A później z Carlton i 16 lutego już na sam bal. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, zawsze z wielką przyjemnością. Dziękuję. Profesor Marek Rudnicki, Związek Lekarzy Polskich w Ameryce, był naszym gościem. Zapraszamy na 68 bal związku, który już w połowie lutego odbędzie się w Chicago.